Naukowcy wciąż toczą dyskusje na temat dokładnej daty ukrzyżowania Chrystusa. Na pewno stało się to pomiędzy 26 a 33 rokiem naszej ery, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ powszechnie wiadomo, że w chwili śmierci Jezusa niebo nad Judeą zrobiło się czarne. Niegdyś dorabiano do tego poetyckie konotacje sugerujące, że niebo płakało za Jezusem, natomiast dzisiaj sugeruje się, że mogło to być dziwnie zgrane w czasie zaćmienia słońca. W 2012 roku niemieccy naukowcy analizujący dane o trzęsieniach ziemi wraz z biblijnymi wskazówkami uznali, że Chrystus zginął podczas Paschy około 14 dnia Nisan w kalendarzu żydowskim. W rezultacie wskazali, że najbardziej prawdopodobną datą ukrzyżowania Jezusa Chrystusa był 3 kwietnia 33 roku naszej ery. Bardzo pomocne w tym wypadku okazały się mapy NASA przedstawiające ścieżki zaćmień słonecznych w ciągu ostatnich 5000 lat. W zasadzie wykres obejmuje tylko 8 tego typu zjawisk między 26 a 33 rokiem naszej ery, w tym całkowite zaćmienia, pierścieniowe i częściowe. Jedno z tych całkowitych zaćmień Słońca miało miejsce 19 marca 33 roku, ale ścieżka zaćmienia nie przechodziła w pobliżu Jerozolimy, a w pobliżu Antarktydy. Druga innego całkowitego zaćmienia Słońca 9 marca 34 ledwo zbliżyła się do niebios Judei i na pewno ich nie przyciemniła. Największym problemem nie jest jednak droga zaćmień Słońca. Naukowcy twierdzą, że jeśli Jezus umarł w czasie wskazanym w Biblii, to nie nastąpiło to przy okazji zaćmienia Słońca. Według wszystkich Ewangelii ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce w dniach Paschy. Astronomicznie Pascha występuje, gdy Księżyc jest w pełni, co oznacza, że jest on po przeciwnej stronie Ziemi od Słońca, a więc jest w pełni oświetlony przez promienie słoneczne. Tymczasem częściowe lub całkowite zaćmienie Słońca występuje tylko wtedy, kiedy Księżyc znajduje się w fazie nowiu. W związku z tym, skoro mamy już pewność, że zaćmienie Słońca nie towarzyszyło ukrzyżowaniu Jezusa, to co takiego spowodowało 3-godzinną noc opisywaną przez wszystkie Ewangelie? Niektórzy sugerują, że mogło to być zaćmienie Księżyca. Słońce, Ziemia oraz Księżyc mogą wyrównać się w taki sposób, aby cień Ziemi pokrył Księżyc. Co więcej, NASA posiada dane historyczne dokumentujące takie zdarzenie. Jak się okazało, częściowe zaćmienie Księżyca nastąpiło 3 kwietnia 33 roku, a więc w dniu, w którym zdaniem niektórych umarł Jezus Chrystus. Jednak co nam to daje? Otóż niewiele, bo mimo iż dysponujemy argumentem na to, że śmierć Jezusa miała miejsce w 33 roku naszej ery, w dalszym ciągu jest to jedynie poszlaka. Prowadzi ona nas jednak do istotnej refleksji. Czy fakt, że śmierć Chrystusa mogła być zsynchronizowana z zaćmieniem Księżyca, jest tylko przypadkiem? Czy może zaangażowane w to siły boskie lub zdaniem ufologów pozaziemskie rzeczywiście zaplanowały całość zdarzeń z Nowego Testamentu? Naturalnie, sam fakt zaistnienia zaćmienia Księżyca nie wystarcza, aby to udowodnić, ale sam pomysł wydaje się co najmniej interesujący.